Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Teraz porozmawiamy, proszę państwa, o tym, czy młodzi ludzie wytrzymają kolejne zakazy, które zostały wprowadzone w celu zatrzymania pochodów i koronawirusa w Polsce. W domowych pieleszach nasi goście Rafał Otoka-Frąckiewicz w sensie.pl i Sławomir Jastrzębowski R4S, którzy dzielą się z państwem i ze mną swoimi opiniami na te tematy, które poruszamy w programie. Proszę panów, zacznijmy może od takich praktycznie pogranicza internetu, chociaż to jest bardzo popularna zabawa od kilku lat, czyli tak zwane challenge, wyzwania w internecie. Mieliśmy oblewanie się alkoholem i podpalanie, chodzenie z zamkniętymi oczami. Oczywiście to wszystko się filmuje i potem się wrzuca do internetu, które się kończyło różnymi wypadkami, złamaniami i uszkodzeniami ciała. Był konkurs na zjedzenie kapsułek do prania. Oczywiście zdarzają się też takie wyzwania pozytywne, na przykład jak ostatnio Trash Challenge, który polega na tym, że trzeba znaleźć zaśmiecone miejsce, posprzątać i potem podzielić się tą swoją pracą z widzami. Ale pani Ava Louise, blogerka z USA, gwiazda TikToka, postanowiła na koronawirusie zbić kapitał popularności i mieć dużo lajków i zaprezentowała taką scenkę z kabiny toaletowej samolotu. Proszę obejrzeć. Corona time. Hey, it's Corona time right now. Tak, tak, to jest właśnie to, co państwo widzą, nie mylą się. Nie wiem, czy pan redaktor Jastrzębowski też to zobaczył, bo... Nie. No więc pani Ava Louise postanowiła lizać deskę sedesową w kabinie samolotu. Tak postanowiła i zachęcać również i wyzwanie dla innych młodych ludzi, żeby to samo robili. I dla innego młodego człowieka to się zakończyło bardzo źle. Zamieścił oczywiście, proszę o ten screen, zamieścił swoje zdjęcie w internecie, kiedy liże tą deskę, a potem zdjęcie ze szpitala, kiedy leży ciężko chory, zarażony koronawirusem. Ale to są oczywiście... Oczywiście to są ekstremalne przykłady tego. Zresztą została bardzo skrytykowana koleżanka Ava za to, co zrobiła, i to wypadek przy pracy. Młodzi ludzie chyba są bardziej odpowiedzialni. No właśnie, jak się zachowuje młode pokolenie? Bo my narzekamy, że oni siedzą w internecie, że nie chcą wychodzić, że siedzą albo na czatach, albo na YouTubie, komunikują się właśnie przez teleelektroniczne urządzenia, a nagle się okazało, że wylegają nad brzeg Wisły, gromadzą się w parkach i trzeba było wprowadzić ograniczenia, które no... zapobiegną tego typu zgromadzeniom. Rafał, co ty o tym myślisz? Ja myślę tak, że to jest bardzo fajny pomysł w ogóle na spędzenie wolnego czasu w trakcie, kiedy panuje epidemia, ale pod warunkiem, że się później nie chodzi do lekarzy, tak? Tylko się umiera w domu i po prostu się challenge kontynuuje, no bo jeżeli ktoś jest niezbyt stabilny intelektualnie, bo wprost mówiąc, po prostu jest idiotą, to niech ponosi konsekwencje swoich idiotyzmu na własną rękę, a nie później ci biedni lekarze, którzy mają problemy z normalnie chorującymi ludźmi i siedzą tam 2-4 na dobę, mają to odciski na twarzach od masek i tak dalej, muszą zajmować się ludźmi, którzy mogli być zdrowi, ale są tak głupi, że postanowili po prostu umrzeć, tylko niestety system im nie pozwala na to, żeby dokończyli swój challenge. Więc mam propozycję do wszystkich, którzy robią takie challenge. Doprowadzajcie je do końca, tak? Ale bez udziału w publiczności, bo słuchajcie, nie chodźcie do nikogo, tylko nagrywajcie to od A do Z, od lizania do umierania. I to będzie na pewno duży fame. Znaczy, nie jesteście artystami, bo artysta zawsze lubi zobaczyć wynik swojej sztuki, tak? No, wy tego wyniku nie zobaczycie, no ale taką sobie wybraliście ścieżkę. No cóż mogę poradzić? No tak, ale panie redaktorze Jastrzębowski, do pana Sławka się zwracam w tym momencie, ale porozmawiajmy o polskiej młodzieży, czy rzeczywiście, bo ja tak jak obserwuję... Chciałbym dodać jeszcze do tego, co mówił Rafał, że jest taka nagroda, nie wiem, czy ona dalej funkcjonuje, czy, ale była taka nagroda Darwina. Nagrodę przyznawało się ludziom, którzy jakby za prawo Darwina naturalnej selekcji zadziałało z powodu tej głupoty poszczególnego osobnika. Ten osobnik niestety albo stety tracił życie i geny dalej nie były przekazywane jako geny, no dość takie nie najlepsze, bo to jest geny jakiejś głupiej osoby. No jeżeli ta pani liże deski klozetowe i pokazuje, że no, mądra specjalnie nie jest i jakby znajduje naśladowców, no to myślę, że ten garnitur genów, być może ten najsłabszy, czy genów osobników najgłupszych, którzy nie mają dużych szans na przetrwanie, może po prostu ten garnitur zostanie jakby naturalnie wyeliminowany. Można ją tutaj, tej nagrody ewentualnie
nominować. No dobrze, ale już przestańmy się znęcać nad głupotą jednej youtuberki. Porozmawiajmy o naszej młodzieży, o polskiej młodzieży, bo ja teraz, jak obserwuję ulicę, kiedy jadę do pracy, a akurat przejeżdżam właśnie przez Most Poniatowskiego, czyli widzę brzegi Wisły i tak dalej, no młodzież jednak siedzi w domach, jednak troszeczkę chyba jest mądrzejsza niż ich rówieśnicy, którzy tego typu zabawy wymyślają. Jak to jest? Rzeczywiście, panie Sławku, mamy młode pokolenie, które jednak potrafi się zachować odpowiedzialnie i to, co wszyscy mówią, że za naszych czasów to było inaczej i wszyscy zawsze mówią, że kolejne pokolenie jest gorsze, nie mają racji. Też tak nie przesadzajmy z tą mądrością młodych ludzi, bo młodzi ludzie muszą być delikatnie szaleni, no tylko wiadomo, gdzieś trzeba gdzieś postawić granicę, no granicą lizanie deski klozetowej, no to jest z pewnością granica, no młodość musi być zawsze szalona, my już ludzie w średnim wieku, ja jestem już w średnim wieku, na całe szczęście, więc jestem taki młody, mam odrobinę mniej szalonych pomysłów. Myślę, że młodzi ludzie powinni delikatnie mieć te pomysły szalone, ale czy teraz dzieje się coś takiego, co nie powinno się dziać w polskiej przestrzeni, czy w warszawskiej, czy podwarszawskiej przestrzeni publicznej? No ja nie ruszam się z domu, wczoraj się tam trochę ruszyliśmy, bo musieliśmy, ale no generalnie nie widzę młodych ludzi, dużo młodych ludzi. Na szczęście ci młodzi ludzie, ja mam 12-letnią córkę, 21-letniego syna. Młodzi ludzie na szczęście mają możliwość kontaktowania się ze sobą właśnie tak, jak my się ze sobą kontaktujemy, co sprawia, że te wirtualne kontakty, te rozmowy ze sobą, no są podtrzymywane. To trochę tę kwarantannę łagodzi i dobrze. No, znalezienie sobie sensownych zabaw. No, dzisiaj moja córka miała sensowną niezabawę, bo po prostu uczyła się. Zaprogramowałem jej komputer do odpowiedniego programu, nastawiłem jej kamerę, zrobiłem jej też dużo wstydu, pochwalę się, bo cała klasa już siedziała przed kamerami, a ja włączyłem i byłem tam najstarszy w tej klasie. To krzyczało, ojciec, uciekaj, jaki wstyd. No ale dobrze, pokazałem się tam, było mnie widać. Przez jakiś czas dzieci się uczą, niech się uczą, a oprócz tego no, trzeba znajdować im różne aktywności. No, ja się nauczyłem kilku nowych gier, pograłem też szachy, nie umiem grać w szachy, znaczy wiem jak chodzą figury, ale może się nauczę z dzieciakami, więc trochę gramy w ping-ponga. Panie Sławku, ale jeszcze jeżeli rozmawiamy, bo za chwilę porozmawiamy o tym, jak ojcowie wytrzymują kwarantannę, bo to, co panu powiedziało o dzisiejszych zajęciach swojej córki, to jest tak jakby element tego trzeciego pytania, ale ja chciałam jeszcze państwu pokazać, a panów prosić o posłuchanie, bo niestety nie możecie tego zobaczyć, że jednak młodzi ludzie czasami robią wspaniałą robotę. Myślę, że to, co za chwilę państwo zobaczą, bardziej przemówi do ich kolegów, ich rówieśników, niż nie jeden apel poważnego polityka. Proszę zobaczyć. I posłuchać oczywiście. Mamy dość tego, co zwane koronawirusem i dość też tych, którzy mówią, przecież nic nie muszę. Istny plan, zero dram, by żadne scenariusze nie zostały sam na sam z koronawirusem. Zostań w domu, nikt nigdzie nie namówi. Żadnych meetingów, jakby wpadaj na YouTube. To straszna siara, wyruszaj dziś na kluby. Wideo party, sposobem na nudy. Już nie przesadzaj, ile ty masz lat. Czy właśnie się wyśmiewasz tak poważnych spraw? Kilka memów, nie wpadnie teraz patrz. Ale nie przystawaj, patrz siebie w ten czas. Mamy dość tego, co zwane koronawirusem i dość też tych, którzy mówią, przecież nic nie muszę. Istny plan, zero dram, by żadne scenariusze nie zostały sam na sam z koronawirusem. Lepiej zapamiętaj, że los w naszych rękach, już nie stój w kolejkach na pustych alejkach. Zostaw trochę innym, na pewno im się przyda, niech miłość będzie tylko zaraźliwa. Mamy dość tego, co zwane koronawirusem i dość też tych, którzy mówią, przecież nic nie muszę. Istny plan, zero dram, by żadne scenariusze nie zostały sam na sam z koronawirusem. No wspaniali młodzi ludzie, miła dziewczyna, ładna, młody chłopak. Ja myślę, że media, a szczególnie media publiczne powinny się zwrócić do autorów i poprosić o możliwość emitowania tego, bo to naprawdę do młodych ludzi dociera. Co panowie o tym myślą? Rafał, to może ty zaczniesz. Bardzo ładnie zrealizowane. To jest dobrze zrealizowane. Tak myślę, że ktoś, kto to robi, to jednak siedzi w jakimś bardziej poważnym montażu, chyba że teraz dzieciaki robią takie fajne rzeczy.
Także okej, no słuchajcie, takie piosenki powstają masowo, tak? I dalej jak tydzień temu puszczamy się w programie czterech Włochów, żeśmy bali, bo to wirus, korona, ludzie w obliczu śmierci, bo to jest taka jest sytuacja, że grozi śmierć wszystkim, jeżeli ten wirus się okaże tak strasznie groźny, jak media pokazują, to trochę, myślę, strasząc jednak na wyrost, chociaż te liczby z Włoch są przerażające. No w obliczu zagrożenia ludzie robią tak, albo się bawią, albo wpadają w depresję, albo zaczynają się modlić, tak? No i młodzi ludzie nie mają po dużo wpaść w depresję, bo no cóż, dlaczego mają wpaść? Całe życie przed nimi tak naprawdę, śmierć jest daleko. Starsi chodzą do kościołów, no i każdy reaguje jak może, tak? Jak mówiliśmy o tych ludziach, którzy są niestabilni intelektualnie, no i też po prostu w jakiś sposób rozładowują swój stres, no bo ile można siedzieć w domu. Ja wczoraj miałem taką sytuację z moją córką, która przed chwilą się pojawiła po poprzednim wejściu. I to jest, tak myślę, nawiązanie już do dorosłych ludzi. Przyszła wieczorem, że trochę ma, że chciałaby już wrócić do miasta. I taka była usilna w tym. I po prostu i usiadłem z nią, pokazałem jej zdjęcia z Włoch, powiedziałem, co się dzieje, jak to wygląda. Ona tak spojrzała i tak, no dobra, to siedzimy dalej, tak, i poszła sobie spać. No i teraz to jest pytanie do ludzi dorosłych, bo ja śledzę na Twitterze, w internecie wypowiedzi polityków, dziennikarzy, ekspertów różnego rodzaju, którzy mówią, że obostrzenia wprowadzone wczoraj przez rząd są niekonstytucyjne, takie, siakie, owakie. Ja się zgadzam, one są słabo zrobione od strony takiej marketingowo-prawnej, tak? Tylko że żadne z tych obostrzeń jakoś w moim przypadku, tak, one, ja je wszystkie wprowadziłem sam z siebie i większość ludzi też je wprowadza samemu z siebie. No i pytania tych ludzi, że gardłują w tym temacie, zamiast powiedzieć, że to jest, słuchajcie, źle to zrobić, to jest zrobione źle, podpowiadamy, zróbmy to tak, tak i tak, a nie po prostu gremialnie siedzą i krytykują po prostu. No, no to myślę, że to ośmiolatka, Rafał zwrócił uwagę na to, że tak jak tych wspomnianych czterech młodych ludzi z Włoch, że próbujemy też śmiechem trochę nasz strach oswoić, ale tutaj chyba obok rozrywki jednak w tej piosence był taki ważny przekaz i chyba językiem sformułowanym, który trafia do młodych ludzi. Mówiono nie, żadnych mitingów, zostań na YouTubie, nie spotykaj się, zostaw trochę pustych alejek w parku. I to jest takie przesłanie, które chyba bardziej dociera niż te pouczenia dorosłych, które słyszą z tych mediów elektronicznych. No pewnie, że tak. No do każdego trzeba mówić odpowiednim językiem, odpowiednią formą. Forma jest niezwykle ważna. Ja nie widziałem tego teledysku jeszcze, słyszałem go przed chwilą. Moim zdaniem on jest bardzo atrakcyjny dla młodych ludzi z powodu formy właśnie. Wpada do ucha, można sobie chodzić, można sobie nucić. Ja chodzę już i nucę o tym, tak jest też bardzo znany filmik rodzinki, mała taka przepiękna, przecudowna dziewuszka śpiewa o koronawirusie, że tam koronawirusie będzie tutaj, nie chcemy. I to jest tak słodkie, tak sympatyczne, a jednocześnie pokazuje rodzinę, że rodzina jest razem, że się trzymają, że można. I z tego, co słyszę, ten nowy teledysk no, trafia do nastolatków, może tamten trochę inaczej, szerzej, trafia do nastolatków. Niech on trafia, niech on się rzeczywiście odbije w świadomości wielu, wielu ludzi, że no, jest czas trudny dla nas wszystkich. To nie jest czas, który będziemy pewnie pamiętać jakoś, będziemy wspominać jako czas, do którego chcielibyśmy wracać z różnych powodów. Waszymi się wkrótce nudzi. Myślę, że im dalej w las, tym więcej drzew, będziemy mieli więcej kłopotów, jak zagospodarować ten czas, bo przecież nie wszyscy mogą pracować zdalnie. Ale ta piosenka jest piosenką potrzebną. Jest potrzebna dlatego, że utwierdza młodych ludzi, słuchajcie, no, nie ryzykujmy. Zostawmy te alejki. Życie jest najważniejsze, a my nie wiemy, co dalej. Dajmy czas na to, żeby naukowcy, odpowiednie służby zrobiły coś, co zapewni nam resztki bezpieczeństwa. Proszę państwa, wrócimy do państwa za parę minut z pytaniem bardzo odpowiednim dla naszych gości, ponieważ to są ojcowie i mężowie, którzy w domu siedzą ze swoimi rodzinami, ze swoimi dziećmi, i zapytamy, czy ojcowie wytrzymają tą kwarantannę, i będzie to najbardziej miarodajne źródło odpowiedzi na to pytanie. Proszę z nami zostać, za parę minut do państwa wrócimy.